Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, malinówka i leopard. Co może z tego wyniknąć? No, musicie przyznać, że granie takim czołgiem jak leopard na malinówce jest no zdecydowanie lepsze, jeżeli mamy dobrego spota, dobrego spotera. Tutaj zobaczymy, co się będzie działo. Zobaczycie, ja już widziałem przed chwilą tą bitwę. Zobaczycie bitwę, nie wiem jak to nazwać, jako pojazd wsparcia. Praktycznie, no oprócz końcówki, to końcówka będzie już agresywna, ale ogólnie będzie to bardzo pasywna gra i właściwie leopard jest stworzony do takiej gry. Oczywiście, jeżeli ktoś jest dobrym wymiataczem, no to może nim pojechać na pierwszą linię i również robić świetny wynik. Natomiast sytuacja tutaj rozwinie się w taki sposób, że kolega zagra właściwie dokładnie... Oj, szkoda. Zagra dokładnie tak, jak się tutaj gra, powiedzmy, niszczycielem. I to jeszcze do tego takim niszczycielem miękkim. Czyli, jak widzicie, przede wszystkim trochę małe, pospolite ruszenie na górkę. Koledzy mają tam niestety 60 TP. Tutaj jest E100. Czekajcie, zmienię, żebyście widzieli. Może nie tak, tylko może tak. No, czyli najpierw powiedzmy, trzeba się skoncentrować na tym, żeby na początku gry nie stracić HP, bo zawsze jak macie zapas HP, to później pod koniec bitwy możecie sobie pozwolić na o wiele więcej. Leopard jest na tyle miękkim pojazdem, że on wykryty, no od razu jest fokusowany, tak? Niestety tutaj nie ma co liczyć na odbicia, chociaż wieża czasami potrafi zaskoczyć tego czołgu, o dziwo, bo zdarzają się, no ale to jest WOT, tak? No tutaj nawet jak macie 20 mm pancerza, czy 15, to i tak jakieś cuda się zdarzą. Dobra. Kolega, jak widzicie, nie jedzie na górkę, no i bardzo dobrze, bo niestety na górce nie ma absolutnie żadnych leopard atutów. O, jak pięknie pokazał wieżę z boku. Pewnie ten E50 się teraz rozochoci i dostanie bombę. Już nie pamiętam, jak to było. No, jest czołg na skończenie. To jest najbardziej zgubna sytuacja w WOT-cie. Widzicie, że ma 132 życia. Zobaczcie, on za wszelką cenę chce go rozwalić. Ale no zaraz zarobi, na 100%, jak się tylko wychyli mocniej. Ta pozycja jest dosyć upierdliwa, bo tutaj potrafią podświetlić lighty te czołgi, które stoją w lesie. No, zaraz zobaczymy. Na górce się nic nie dzieje, oni dojechali tymi szybkimi czołgami. O, standard B. Nie chce się pojawić, nie chce się pojawić. I jest 60 TP, no zobaczymy, co zrobi. Chyba będzie atakował. Oj, detrak mu się przydał. Długo się kolega zastanawiał, czy strzelać z przebiciem, czy detrakować. No i niestety. Pamiętajcie też, że jesteśmy w trochę nowej rzeczywistości. To detrakowanie, jeżeli ktoś ma moduł, no niestety już nie wygląda tak jak kiedyś. O wiele trudniej jest zdetrakować przeciwnika. No i teraz to jest właśnie ta sytuacja. Górka jest przejęta i co robić? No więc najbezpieczniej będzie robić to, co kolega zrobi tutaj, tak? Czyli cofnąć się maksymalnie. Tutaj akurat fuks, że jest T95, chociaż pewnie baboki go zaraz wezmą w obroty, ale jak gram na przykład czymś wolnym, twardym, tortoisem może być też T95, to zawsze chciałbym mieć takiego leoparda z tyłu, żeby on mi dupsko chronił, a praktycznie nigdy nie zdarza się, że taka jest sytuacja. Gdyby nie było artylerii, to T95 tutaj z tej pozycji mógłby świetnie spotować wszystko to, co będzie zjeżdżało z górki. No a samemu być, powiedzmy, tam obijanym, no w końcu na hajki by pewnie przełączyli. No, z góry też jest troszeczkę inny strzał, ale leopard z tej pozycji może zrobić świetne wyniki. Przede wszystkim podstawowa sprawa to nie dopuścić do objechania te 95.
Schowali się za kamieniem, no już są... O, jedzie EBR. 900... Kurka, za... O, widzicie, to jest właśnie jedna z tych sytuacji. I tu się mega przydaje każdemu wolnemu niszczycielowi taki z tyłu jakiś gracz, który stoi i po prostu sprzątnie nam z dupska jakiegoś lighta upierdliwego, meda, różnie to jest. Jak widzicie, T-95 zginął, kolega od razu zmienia troszkę taktykę i jedzie aż za artylerię, czyli teraz gra tak naprawdę, żeby wygrać, gra, żeby zrobić jak najlepszy wynik. No, pojechanie do przodu nie da mu kompletnie nic, ponieważ zostanie wykryty i no, automatycznie wszyscy się na nim skoncentrują. Gdyby tego baboka jeszcze nie było razy 3, to może coś by mógł tutaj powirować, ale no... Każde pokazanie się i schowanie za jakimś krzakiem... O kurde! A, bo babok. No widzicie, w artylerię gościu kontrował prawdopodobnie. A spadło koło kolegi. O, pięknie. Uwaga. 459. No i teraz jak najdłużej kolega musi tutaj po prostu urzędować. Niestety atakujący tu nie mają najłatwiejszego zadania w takiej sytuacji, kiedy z tyłu stoją jakieś dobre czołgi, które mają celne działa. Ponieważ jak atakujecie właśnie w tym kierunku, to niestety z boku, z bazy gracze mają bicie. No i ogólnie atak z górki jest taki troszeczkę tutaj utrudniony. Idealnie jest wtedy, kiedy mamy jakiegoś lighta, który tu wskoczy, zrobi ze dwa bączki i jeszcze przeżyje to, tak? No ale teraz już mają T-49, ale T-49 nie należy do takich czołgów, który by bączki robił. O, chyba się nie spodziewali tego. Ten obiekt chyba się nie spodziewał, że stąd będzie dostawał strzały. Coś tak mi się wydaje. O, widzicie? Kolejna taka sytuacja. Niby kolega powiecie, kampi, ojeny, tutaj nie pomoże, ale właśnie najwięcej może zrobić w ten sposób. Nie wszystkie czołgi, nawet jak jesteście na topie, służą do grania w pierwszej linii, naprawdę. Tutaj kolega idealnie wykorzystuje swój atut, czyli działo, tak? Akurat prędkości teraz nie wykorzystuje, no ale nie może się ruszyć właściwie w żadnym kierunku. Jeżeli pojedzie w lewo, to się odsłoni, jeżeli pojedzie w prawo, natknie się na 60. No dobra, troszeczkę się wszystko wyrównało. Niestety Tortoise jest na ogrysku, no i te baboki jak się przestawią, to prawdopodobnie Batchat może się przestawić i mieć bicie z górki, zarówno na Tortoise'a, jak i na Jagdtigera. No ten T-54, ile on ma życia? O, malutko ma życia, czyli kolega ma najwięcej, ale zobaczcie, kolejne strzał, teraz słabe losowanie bardzo. O! No ładnie. Czy to wejdzie? Weszło. No, nie zawsze z takim strzałem jest loteria, kurczę. Czasami nie wiadomo, ma się wrażenie, że przeciwnik ma jakieś pole siłowe. O! No, już blisko był, kurczę. Prawdopodobnie, jakby tutaj wykrył, to od razu 60 rąbnęłaby. No tak, artyleria poszła. Nie zwróciłem uwagi 60 TP, ile ma HP, ale zrobił, zobaczcie, 5 fragów. O, mało ma HP. No i weszło w garnek. Wcale nie musiało. Czasami ten garnek jest kapryśny dosyć. Także wcale nie musiało. No i teraz co robić? Oczywiście prawdopodobnie kolega przez górkę będzie chciał... rozwalić artylerię. Nie oglądałem już dalej tutaj tej bitwy. Zobaczymy. O! Blisko jest ten Jagdtiger. Oj, bardzo blisko. Tego się nie spodziewałem. Teraz powinien strzał dostać z bazy. Chociaż nie, tamten jest za daleko troszeczkę. Teraz dopiero się gdzieś tam wynurza.
No artyleria niestety, kolega jest wykryty, artyleria doskonale teraz zdaje sobie sprawę, że jedzie po nich. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. No będą przygotowani na pewno. Dobrze, że tyle życia zostało zaoszczędzone. Gdyby tu połowa tego była, to już o... Niestety. A nie, kolega, jednak jak Tigera chce. No tu cała artyleria została zniszczona. Gdyby ona nie została zniszczona, to jak Tiger nie czułby się tak bezpiecznie. No ma dużo życia jeszcze. Ale ma zasięg widzenia na pewno mniejszy niż Leopard, więc jest to na pewno przewaga. Tacy najbardziej, nazwijmy to, skillowi gracze grają Leopardem na krawędzi po prostu widzialności, na krawędzi swojego spota i non-stop pilnują na minimapce, żeby nie przekroczyć tej linii za bardzo, no bo wtedy są wyspotowani. No ale to już trzeba bardzo dobrze grać, żeby całą bitwę w ten sposób... Pięknie. A, nie trafił, dobrze. Okej. Szybko poszło, myślałem, że tutaj... będzie to inaczej. GWS-100 został. No i ten jak Tiger ciągle, no tutaj nie będzie miał picia. Może tam gdzieś dalej w lesie jest. Dobra, czyli po jak Tigera teraz. Tamten z bazy, no czatuje, bardzo dobrze. O! A więc nie w lesie. 550. Ile tu jest na HE-ku? 510. Zobaczymy, czy mu wylosuje, czy nie. Zobaczymy. Ale zobaczcie, jaka przytomna gra to jest. I 1300 hapsa, to jest duży komfort. Można przyjąć dwa strzały z Jagdtigera nawet. Uwaga. No kurczę, polosowało. Dwa goldowe ostatnie pociski. No dwa strzały kolega przeżyje z Jagdtigera. Chociaż gdyby mu jakoś tam super wylosowało, nie wiem, ile by wtedy mógł zadać maksymalnie. A więc jednak. No ale 401 wylosowało, kurka wodna. Nie no, to przegięcie. 401. Oj, to gościu ma pecha w tym Jagdtigerze, naprawdę. Że tu kolega zastawił trochę, ale zobaczcie, jest 10 fragów i dingnął się i bach, koniec. No, gra z tyłu cały czas praktycznie, oprócz oczywiście końcówki, która musiała być, musiał kolega przyjąć inicjatywę, ale zobaczcie, jaka skuteczna. Moi drodzy, tak wyglądają wyniki tej bitwy. Kolega Szakal Atak 777 zrobił medal Dumitru, medal Pula i jeszcze High Caliber i Top Gun oraz oczywiście MK. Tego nie mogło zabraknąć. 9191, 11 fragów i 1405 expa. Było strzelane różną amunicją, niestety kosztowała ona go 98 tysięcy. Pokazałem wam tą bitwę, żebyście właśnie zobaczyli, jak granie na wstecznym, bo to było granie na wstecznym praktycznie prawie że od początku bitwy, może sprawić, że drużyna jednak wygrywa bitwę. No i kolega zrobił, że tak powiem, pod siebie wynik rewelacyjny, a wcale nie musiało się to tak skończyć. To tyle, żegnam się z wami, do usłyszenia.